wyjątkowego jest to, że dzięki tym wielokrążkom tutaj, kształcie tych wielokrążków, to wygląda to tak, że następuje takie przełamanie i trzyma się go naprężonego już tylko 20% całej siły. Więc można dosyć długo celować, to nie jest tak jak normalny mógł, że tak jak naciągniemy, cały czas tą samą siłę trzymamy. Tutaj nie. Tu już nam technika pomaga przy tym, no bo tak naprawdę dlaczego to długie celowanie? Dlatego, że tu trzeba zgrać przyrządy celownicze jak broni. Tu jest taki przeziernik, nazywa się pipsight, ale po polsku po prostu przeziernik, który jest kółeczkiem, które jest blisko oka i ono ma wtedy odpowiednią średnicę. To się ustawia indywidualnie od łucznika. To kółeczko, przez nie patrząc, musi się dokładnie zgrać z tym celownikiem tutaj, który jest. I jeżeli to kółeczko będzie z tym kółeczkiem tutaj zgrane, to mamy tak jak muszkę i szczerbinkę. Wszystko w dobrej pozycji. Jeżeli to będziemy umieli robić za każdym razem tak samo, to znaczy się, że jest ten sam układ. Więc wtedy już tylko musimy naprowadzić jeden z tych punktów, które tutaj Państwo widzą, w celowniku, w środku. Każdy z tych punktów jest na inną odległość ustawiony, bo one są na różnej wysokości. Najwyższy z nich jest na najbliższą odległość, więc mogą Państwo zobaczyć siłę łuku, można tutaj określić. Między tymi jest około 22 mm, między tym najwyższym a tam najniższym, czyli żeby z tego łuku strzelić na 20 metrów celnie, to ten pierwszy punkt jest potrzebny, a ten ostatni jest na 60, więc to nie jest takie podnoszenie łuku, tylko to jest 22 mm różnicy i jest 60 metrów i dalej strzała trafia w ten sam punkt. Więc to tylko chciałbym pokazać, jaka jest siła tego łuku. Znaczy wszystkich tak naprawdę, reguluje się ją oczywiście, bo nie każdy łucznik musi potrzebować takiej, a nie innej energii strzału. Tutaj mamy do czynienia, ten łuk akurat jest 72 funty ustawione, ale jest to bardzo komfortowe, no akurat pod moim kątem. Każdy ma swoje indywidualne, ale do polowań nie używamy mniejszego naciągu niż 60 funtów. To jest to troszeczkę jest więcej niż połowa tego, to są kilogramy w przeliczeniu tej siły naciągu, bo to ma bezpośredni wpływ na to, jak my postąpimy z tą zwierzyną. Chodzi nam o to, żeby tą zwierzę pozyskać szybko, sprawnie. Strzała nie zostaje w tuszy. One mają taką siłę, że to jest mit, że one biegają, zwierzaki z powijanymi strzałami. Energia tego łuku pozwala bez problemu przeszyć na wylot. Strzałę się podnosi, zwierzyna uchodzi, ale strzałę można podnieść i zobaczyć po rodzaju farby, która jest na niej, w co się trafiło. Ale polujemy maksymalnie do 30 metrów. Nie strzelamy dalej, nie szukamy gdzieś celów naprawdę daleko. Znaczy my generalnie 90% naszych pozyskanych sztuk zwierzyny to były odległości do 20. Polujemy z podchodu, ale też z drzew. Ustawiamy stanowiska 9 metrów nad ziemią i tam czekamy na zwierzynę. Zwierzyna nie spodziewa się najczęściej, że z tej wysokości gdzieś coś stanie, ale to nadal jest zwierzyna. Dlatego chodzi o odległość, nie dlatego, że łuk nie dostrzeli dalej. Dostrzeli, tylko czas, jakim strzała pokonuje ten dystans, jest optymalny do 20-30 metrów. Powyżej tego zwierzę może usłyszeć strzałę lecącą. One lecą naprawdę bardzo szybko, 100 metrów na sekundę. To jest naprawdę prawie niewidoczne, ale to nadal pozwala zwierzęciu, które jest czujne, jest wzburzone czymś. Jeżeli wtedy oddamy strzał, zwierzę może się uchylić. Jeżeli się uchyli całkowicie, no to traci tylko nasze ego. To jest dobre wyjście. Gorzej, jeżeli tym uchyleniem spowodujemy swój strzał i zranienie zwierzyny. Tego wiadomo, ale tak jak powiedziałem, tu jest kołczan, strzały raczej nosimy na polowaniach w ten sposób. No tutaj mam akurat groty tarczowe, oczywiście z takimi grotami nikt nie chodzi.